Głos teraz zabierze pan poseł Marek Balt z klubu SLD. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu klubu parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentować stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3033. Projekt ustawy ma na celu transponowanie do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Konieczności osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz potrzeby doprecyzowania definicji wymaganych dotyczących odpowiedzialności producenta, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagań odnośnie prób strzępienia. Celem projektu zmiany ustawy jest wprowadzenie nowych bądź zmodyfikowanie już istniejących instrumentów służących zagospodarowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez oficjalne, legalne, funkcjonujące stacje demontażu pojazdów oraz ograniczenie funkcjonowania w tym zakresie szarej strefy. Postanowienia transponowanej dyrektywy służą harmonizacji porządków prawnych państw członkowskich w zakresie tworzenia mechanizmów osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Transponowania zakazu używania przez producentów pojazdów przy wytwarzaniu materiałów oraz rtęci, ołowiu, kadmu, stworzenie warunków, aby obywatel co do zasady mógł bez opłaty zdać pojazd w stacji demontażu. Niestety z przykrością zmuszony jestem stwierdzić, że zaprojektowane zmiany z całą pewnością nie doprowadzą do zrealizowania założonych celów, a wręcz przeciwnie, bardzo prawdopodobny jest dalszy rozwój szarej strefy i zmierzch legalnie funkcjonujących stacji demontażu pojazdów. Projekt ustawy nie stwarza żadnych preferencji dla legalnie funkcjonujących stacji demontażu, które pozwoliłyby na osiągnięcie ich przewagi nad podmiotami funkcjonującymi w szarej strefie. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorców prowadzących takie stacje, którzy przeważnie są średnimi i małymi przedsiębiorcami, obarcza się karami finansowymi za nieosiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu. Rozwiązanie polegające na obciążaniu punktów demontażu za nieosiągnięcie bardzo wysokich pułapów odzysku i recyklingu nie jest wymagane przez postanowienia dyrektywy, a wręcz nie harmonizuje z jej duchem. Całkowity, a przynajmniej główny ciężar finansowania systemu recyklingu zużytych pojazdów powinien być ponoszony przez producentów. Równolegle rezygnuje się ze wsparcia stacji demontażu poprzez likwidację dopłat. Dopłaty były m.in. przeznaczone na stacje demontażu na zakup pojazdów od ostatnich użytkowników. Założenie, na którym opiera się rządowe podejście do problemu, a mianowicie, że właściciele będą za darmo bądź nawet za opłaty przekazywać wycofane z eksploatacji pojazdy do punktów demontażu, jest wyabstrahowane od rzeczywistości. Rzeczywistość wygląda tak, że pojazdy są sprzedawane do skupów złomu. Osób fizycznych czy nawet dobrze zorganizowanych firm, które trudnią się nielegalnym demontażem i sprzedają takie części, obrót nimi odbywa się chociażby za pośrednictwem portalu Allegro, ale są inne portale. Nie trzeba nadmieniać, iż funkcjonujące w szarej strefie punkty prowadzące nielegalny demontaż pojazdów nie spełniają wymogów dotyczących ochrony środowiska. Nie dotyka ich też ryzyko nieosiągnięcia pułapów odzysku i recyklingu, ponieważ nie są zarejestrowane. Natomiast legalne punkty demontażu są obarczane karami za ich nieosiągnięcie, co w powiązaniu ze zniesieniem instrumentów ich finansowania oznacza likwidację wsparcia ze strony państwa i wręcz preferuje szarą strefę, a przynajmniej stanowi zachętę do działalności poza oficjalnym systemem stacji demontażu. Powyższe mankamenty projektowanych zmian są dużą bolączką przedsiębiorców prowadzących stacje zajmujące się legalnym demontażem pojazdów. Odbiły się szerokim i negatywnym echem wśród przedsiębiorców. O pejoratywnym odbiorze proponowanych rozwiązań jestem poinformowany chociaż podczas spotkań z interesantami. Nie stworzono również mechanizmów wsparcia przez producentów sieci stacji demontażu. Prowadzący stacje zwracają uwagę na fakt, iż producenci nie pokrywają kosztu demontażu pojazdów. Nie przekazują pojazdów do stacji, z którymi podpisali umowy. Dlatego też stacje wycofują się z uczestnictwa w sieciach producenckich. Nowe rozwiązanie polegające na zobowiązaniu przedsiębiorców wprowadzających do obrotu rocznie więcej niż 1000 pojazdów
po 3 stacje demontażu pojazdów w każdym województwie, w różnych miejscowościach, nie służy realizacji celu zapewnienia łatwego dostępu do takiego punktu innym użytkownikom, którzy chcieliby zdać pojazd. Należałoby się zastanowić nad innym rozwiązaniem. Z przykrością zauważam, iż poruszone kwestie były zgłaszane również na etapie konsultacji projektu ze stroną społeczną, chociażby w uwagach zgłaszanych w styczniu 2013 roku przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EcoAuto czy Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 2010. Niestety zostały one bezrefleksyjnie pominięte przez stronę rządową, a naprawdę warto się nad nimi pochylić. Pani marszałek, już kończę. Bardzo proszę, panie pośle. Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej dostrzega potrzebę właściwej implementacji dyrektywy nr 53 do Krajowego Porządku Prawnego. Dostrzega jednak potrzebę wypracowania takich instrumentów, które faktycznie będą sprzyjały urzeczywistnieniu celów założonych przez przedmiotowy akt prawa wspólnotowego, legalnemu zagospodarowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji i ograniczeniu szarej strefy, a jednocześnie nie będą prowadziły do zaniku legalnie działających stacji demontażu pojazdów, które przecież stanowią niezwykle istotne ogniwo w łańcuchu podmiotów gospodarczych włączonych w systemie zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, o odzysku części i recyklingu. W przeciwnym wypadku system ten będzie niewydolny. Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za przekazaniem projektu do pracy w Komisji Ochrony Środowiska. Jesteśmy za tym, żeby ten projekt był procedowany w Komisji Ochrony Środowiska, która zajmuje się sprawami śmieciowymi i zagospodarowaniem odpadów. Jest do tego powołana specjalna podkomisja. Tam dobrze się nam wszystkim współpracuje i myślę, że tam możemy te problemy wspólnie rozwiązać. Będziemy oczywiście zgłaszali stosowne poprawki, które mamy nadzieję zostaną uwzględnione, aby zapewnić wydolne funkcjonowanie systemu i osiągnięcie celów dyrektywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Kolejnym mówcą będzie pan poseł Jerzy Borkowski z Klubu Poselskiego Twój Ruch. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3033. Konieczność nowelizacji wynika z dyrektywy unijnej. Propozycje dotyczą zmiany obowiązującej definicji pojęcia prowadzącego pojazd. Przez prowadzącego pojazd powinno się rozumieć wyłącznie profesjonalnych producentów, importerów i wewnątrz wspólnotowych nabywców, a nie jak do tej pory także te osoby prowadzących działalność inną niż handel samochodami, które dokonały wprowadzenia na przykład jednego pojazdu na terytorium kraju na użytek własnej firmy. Zaproponowano również wprowadzenie definicji pojęcia wprowadzenie na terytorium kraju, które było stosowane w przepisach ustawy o recyklingu pojazdów, nie było dotąd zdefiniowane. W artykule 3a ustawy o recyklingu pojazdów wskazano Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako organ właściwy do wydawania decyzji stwierdzającej niespełnienie przez pojazd wymagań technicznych zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia i życia ludzi. Rozwiązanie to wprowadzono ze względu na pojawiające się wątpliwości co do kompetencji poszczególnych organów w zakresie kontroli i kwalifikacji pojazdów jako pojazdów wycofanych z eksploatacji ze względu na ich stan techniczny. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wskazany jako organ uprawniony do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska oraz do podejmowania decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to na przykład powszechnej sytuacji, gdy warsztat samochodowy gromadzi pojazdy pod pozorem dokonywania w nich napraw, podczas gdy w rzeczywistości są to pojazdy niekwalifikujące się do naprawy, służące jako magazyn części zamiennych na potrzeby warsztatu lub sprzedawane za pośrednictwem aukcji internetowej. I tu już nasuwa się wątpliwość, ponieważ taki zapis dowodzi na to, że państwo nie ma zaufania do obywatela, więc jak obywatel może mieć zaufanie do państwa i do rządu? Wprowadzono ponadto rezygnację z noszenia opłat, o której mowa w artykule 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, które dokonują wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu pojazdu oraz wprowadzających, którzy nie mają dotychczas obowiązku zapewnienia sieci. Opłaty te były pobierane w związku z dużym napływem pojazdów z zagranicy, wprowadzone przez indywidualne podmioty i przekazywane były m.in. na działania związane ze zbieraniem i demontażem pojazdów ze względu na konieczność stworzenia i rozwoju systemu przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. System ten był tworzony od 2005 roku i obecnie już funkcjonuje. W związku z powyższym zaproponowano rezygnację
z pobierania wyżej wymienionych opłat. To niektóre zmiany przytoczone przeze mnie. Jest zrozumiałe, że Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek wykonywać dyrektywę unijną, ale nie zgadzam się z tym, aby praktycznie cały ciężar funkcjonowania systemu spoczywał na przedsiębiorcach, którzy prowadzą stacje do montażu i jako jedyni odpowiadają za osiągnięcie poziomu odzysku recyklingu łącznie z obciążeniami finansowymi za nieosiąganie wymogów poziomu recyklingu odzysku. Rząd nie rozpieszcza przedsiębiorców. Mamy zarejestrowanych według informacji ponad 1000 przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem. Jest to kolejne obostrzenie biurokratyczne i nadmierna fiskalizacja. Ja przypomnę, że każdy przedsiębiorca dzisiaj prowadzący działalność w każdej złotówki 70 groszy daniny oddaje na rzecz państwa. Ustawa o recyklingu jest jedynym aktem prawnym z zakresu gospodarki odpadami, gdzie za jej realizację odpowiada tylko recykler. Ponadto projekt nie przewiduje żadnego systemu pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów. Kolejnym odciążeniem przedsiębiorcy jest obligo przyjęcie pojazdu od właściciela bezkosztowo. W żadnym innym kraju, Szanowni Państwo, przedsiębiorcy nie poniosą odpowiedzialności za osiąganie poziomów odzysku, a tym bardziej nie ponoszą kar za jej nieosiąganie. Projekt zakłada likwidację systemu dopłat do demontażu, z których utrzymuje się większość stacji demontażu i nie dając w zamian nic. Założenia projektu przedstawione przez ministra środowiska, w projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Środowiska w 2010 roku miały ograniczyć szarą strefę. No niestety w najniższym stopniu nie zanosi się na to, aby te rozwiązania pozwolili na ograniczenie tej szarej strefy. Moim zdaniem będą wręcz służyć rozwojowi tej szarej strefy. Dlatego też Twój Ruch proponuje, aby nadal trwały prace nad tym projektem i nad skierowaniem tego projektu do komisji właściwych, a właściwą komisją według tego projektu jest Komisja i Gospodarki i Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów i Naturalnych Leśnictwa. Dziękuję bardzo.